Cześć! W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób rozpoznać, kiedy termostat w samochodzie jest uszkodzony. Może tak się zachowywać nawet nowy termostat prosto ze sklepu, świeżo zainstalowany, uzupełniony poziom płynu chłodniczego, układ odpowietrzony i będziecie mieli taką sytuację, jak tu widzicie, czyli temperatura cały czas około 80 stopni Celsjusza według wskaźnika. I możecie tak jechać 10-20 km nawet bez włączonego ogrzewania. Czyli na przykład w ten sposób. Zatem nic w cudzysłowie nie kradnie ciepła z ogrzewania. Ja zamontowałem świeży, nowiutki termostat, który bardzo szybko nagrzewa czynnik chłodniczy, więc bardzo szybko w samochodzie mam ciepło. Od tej strony jest ok, ale nie utrzymuje temperatury roboczej na poziomie około 90 stopni. W każdym samochodzie z tego typu wskaźnikiem powinniśmy mieć wskaźnik pionowo do góry wskazujący 90 stopni Celsjusza. Ja tutaj już jadę, silnik jest nagrzany bez ogrzewania i jest cały czas w ten sposób, z taką prędkością, jak widzicie, 80-90 km na godzinę. Tak więc ja już takich przypadków miałem kilka. Ten termostat jest uszkodzony, zgłosiłem do sprzedawcy, sprzedawca wysłał mi już nowy, będę instalował raz jeszcze. Już dwa razy miałem taką sytuację, że nowo zainstalowany termostat, niby idealnie dopasowany do samochodu, a taki problem występuje. Zaś gdy zainstalujemy w pełni sprawny termostat, to problem od razu znika i cały czas utrzymuje się 90 stopni. To jest taka ciekawostka dla Was, żebyście wiedzieli, w jaki sposób rozpoznać, gdy termostat jest do wymiany. Tak więc w tym wypadku nie mam problemu z ogrzewaniem kabiny, ale silnik jest cały czas niedogrzany, co powoduje, że sterownik silnika zużywa większą ilość paliwa w czasie jazdy. No i to jest właśnie drobny minus. Tak więc gdybyście tak mieli ze swoim termostatem, nawet nowo zainstalowanym, prosto ze sklepu, to znaczy, że ten nowo zainstalowany jest uszkodzony. W moim przypadku tak właśnie jest. No i to tak, taka ciekawostka dla Was. Już drugi termostat mam tutaj. Już mi sprzedawca wysłał drugi, tak więc był świadomy tego, że jeżeli taki jest problem, no to termostat po prostu wadliwy jest od nowości. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się, pozdrawiam. Z mojej strony to tyle. Cześć!